Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja bardzo często, kiedy chcę spać w nocy, a jest dość późno, nagle przypominam sobie o wszystkich dramach, spinach i starych znajomościach sprzed kilku lat. I normalnie wkurzyłbym się na siebie i poszedł coś oglądać na YouTubie, tylko po to, żeby się zmęczyć bardziej i zasnąć. To aktualnie cieszę się, że taka sytuacja zaszła, ponieważ dzięki temu przypomniałem sobie o pewnej aferze w historii MSP, która była dość głośna i odbiła się pewnym echem. A w całą tę sytuację najprawdopodobniej była zamieszana moderacja. Ale zanim jeszcze zaczniemy, mega was proszę o polubienie filmiku oraz napisanie w komentarzu, czy dostaliście dzwoneczek, ponieważ YouTube momentami serio działa jak chce i czasami ich po prostu nie wysyła, albo wysyła je z opóźnieniem. Więc serio, napiszcie. A teraz, bez przedłużenia, zapraszam do filmiku. Nie ma co ukrywać, że rok 2012 i 13 dla MSP był chyba najlepszym okresem w całej historii gry. Wtedy właśnie powstawały kolejne serwery w grze, gra zaczęła się bardziej reklamować, przez co do gry napłynęło dużo nowych graczy. Z dnia na dzień było ich coraz więcej i więcej, aż w końcu w grze pojawiło się 100 milionów użytkowników. Dla MSP było to wielkie święto i z tej okazji na każdym serwerze ogłoszono wielki konkurs. Do wygrania był VIP na rok. A zadanie konkursowe było naprawdę mega proste i banalne, ponieważ wystarczyło tylko zaprosić znajomego do gry, ten znajomy musiał utworzyć konto i tyle. Tak, tylko tyle. Wystarczyło czekać na ogłoszenie wyników. Konkurs ogłoszono około 17 czerwca 2013 roku, a miał się zakończyć 1 lipca. Przez ten cały czas do gry napłynęło coraz więcej graczy. Każda osoba, która zgłosiła się do konkursu, była mega niecierpliwa i czekała na jego wyniki. Aż w końcu się pojawiły. Ale z wynikami przyszło głównie rozczarowanie zamiast radości. Dlaczego? Dlatego, że konta, które wygrały, były dość podejrzane i podobne. Konkurs wygrały dwie osoby. Zuska 0120 oraz Monika 15900. Okej, niki jak niki, prócz tego, że oba mają w sobie imię oraz jakieś cyfry, to podobieństwo mógłbym jakoś wytłumaczyć, ponieważ mam wrażenie, że wtedy głównie takie niki miały jakikolwiek sens. Teraz popularne są dość niki aka mem, aka nie wiadomo co. To oba te konta miały identyczne statusy, które brzmiały następująco. Szukam chłopaka. Okej. Niki wyjaśniłem, ale jakim cudem dwa konta w tym samym czasie miały identyczny opis i oba te konta wygrały? Kto wie? To już serio, nie wiem jak mam wyjaśnić. Ale to jeszcze nie koniec. Ponieważ oba te konta miały podobne artbooki i wtedy w głowach graczy pojawiła się pewna myśl. Co jeśli tak naprawdę te konta nie są prawdziwe? To znaczy nie są założone przez jakichś graczy, tylko przez moderację. I są podane jako te wygrane. I wierzcie mi lub nie, ale wtedy zaczęły się protesty i dość ostre spiny. Tak ostre, że moderacja napisała specjalny post na forum. Chcielibyśmy wam powiedzieć, że jest nam przykro, jak czytamy wasze posty na forum na temat wyników konkursu. Konta te zostały wybrane w drodze losowania. Padło akurat na nie. Musi być sprawiedliwie. Jakby padło na 20 level, wszyscy by mówili, że faworyzujemy wysokie level. Proszę też nie wierzyć bajki, że są to konta moderatorów. Moderatorzy mają VIP. I po co niby by nam były te konta? To, czy VIP się zlamuje, czy nie, okaże się niedługo. Dziewczyny mogły wyjechać NP na wakacje i to, że teraz nie grają, nie jest powodem, aby odebrać im nagrodę. Naprawdę nieważne, co dla was zrobimy, zawsze jesteście niezadowoleni. Zastanawiamy się, czy jest sens coś dla was organizować, smutna minka. I wiecie, ten post budzi we mnie jakieś wątpliwości, ponieważ jest on strasznie chaotyczny i momentami niedopracowany, a zupełnie inaczej wyglądał post o konkursie. Poza tym same argumenty są dość słabe, więc istnieje możliwość, że post w ogóle nigdy nie istniał i jest to fake, ale lepiej o tym wspomnieć. Zresztą nie wiem jak wam, ale mi zdarzyło się zobaczyć jakieś błędy w mailach od moderacji, więc mogło to się zdarzyć, chociaż w tak ważnym poście nie powinno. Jednakże protesty wciąż się zdarzały i odbywały się one głównie w pokojach tych dwóch osób, które wygrały. Podejrzewam też, że istniały jakieś artbooki i filmy na MSP, ale raczej trudno je teraz znaleźć. Ale jeśli mi się uda, to wam je pokażę. Dla części graczy dowodem na to, że te
konta są fejkowe, było to, że nie posiadały one nagrody za VIP-a oraz za zaproszenie znajomego do gry. Jednakże szybko pojawiły się osoby, które stwierdziły, że po prostu dziewczyny tego nie odebrały, dlatego ta cała odznaka nie pokazuje się. I tak naprawdę teraz trudno mi stwierdzić, czy ta sprawa została jakoś wyjaśniona, czy po prostu ucichła z czasem, ponieważ w pewnym momencie po prostu przestano o niej mówić. Cała ta akcja toczyła się w roku 2013, a aktualnie mamy rok 2020, więc sprawa troszeczkę się przedawniła i nie dziwię się, że nikt o niej już nie pamięta albo o niej nic nie mówi, bo chyba już nie ma o czym gadać tak naprawdę. Jeszcze w roku 2014 zdarzały się osoby, które o tym mówiły, ale bardzo szybko to cichło i nikt o tym już raczej nie mówił. YouTube MSP raczej o tym nie nagrywał, ponieważ mało kto by się na tym skupił i mało kto by się tym zainteresował. Pisały o tym głównie blogi, ponieważ one były bardziej popularne niż YouTube. Jednakże część tych blogów po prostu już nie istnieje i nie ma dostępu do tych postów. I naprawdę miałem wielkie szczęście, że udało mi się znaleźć przynajmniej 3 blogi, które jeszcze o tym napisały. Oraz, że w ogóle coś jeszcze o tym pamiętałem po tylu latach. Jednakże nie byłbym sobą, gdybym tej całej sytuacji nie sprawdził po latach. Byłem mega ciekaw, czy te konta jeszcze istnieją. I o dziwo, tak, istnieją. Aktualnie prezentują się one właśnie tak. Ale zauważyłem pewne rzeczy. Mianowicie konta były prowadzone troszkę metodą różnic. Mianowicie jedna osoba ma wykonane praktycznie wszystkie zadania i wszystko ma odebrane, druga zaś praktycznie nic. Tak samo sprawa toczy się z ubraniami. Jedna osoba ma pełno ubrań w szafie, druga zaś ma max dwie strony, nawet nie. Oba konta posiadają rzeczy z VIP-a, ale nie są one zmienione, czyli mają oryginalne kolory. Sprawdziłem też to, czy naprawdę dziewczyny dostały tego VIP-a i tak dostały. Sprawdziłem też to, czy konta w ogóle są aktywne i wychodzi na to, że niezbyt. Zuzka zalogowała się ostatni raz w 2016 o godzinie 17:31, Monika zaś w roku 2017 o godzinie 21:06. I przez ten cały czas zdarzyło się tylko tyle. No i w sumie to też tyle w tym filmiku. Jeśli miałbym podać procentową szansę na to, że te konta były moderacji, to jest to maksymalnie 20%, chociaż i tak jest to bardzo dużo. Nie oszukujmy się, moderacja ma dużo spraw na głowie i wątpię, aby chciało im się bawić w to, aby konta były aktywne jeszcze przez jakiś czas. Nie wiem też zbytnio, jak sprawa potoczyła się na innych serwerach z konkursem, kto wygrał i jak to wyglądało i wątpię, żebym też to znalazł po takim czasie. Ale tak, to było tyle w tym odcinku, dziękuję bardzo za obejrzenie. Zapraszam was jeszcze na kanał Nonchi, link macie w opisie. Mam nadzieję, że przeczytałem nick dobrze. A ja już kończę, na razie, cześć, pa pa.